witam na wyjątkowej konferencji prasowej, na której przedstawimy nową drużynę Śląsk-Wrocław Am Football. Dziękuję wszystkim Państwu za obecność. To jest taki dla nas ważny wyraz szacunku dla tych wyjątkowych sportowców. Szczególnie mocno witam Pana Roberta Kowalskiego i Macieja Wielbińskiego, pierwszych zawodników drużyny Śląsk-Wrocław Am Football. Jest z nami również pan Michał Piechel, radny miasta Wrocławia oraz doradca do spraw osób z niepełnosprawnościami. Też witamy. Witamy pana Janusza Pilcha, dyrektora Wojskowego Klubu Sportowego Śląsk. Dziękujemy za obecność pana Pawła Parusa, prezesa Klubu Kibiców Niepełnosprawnych Śląska Wrocław oraz pełnomocnika marszałka województwa dolnośląskiego do spraw osób z niepełnosprawnościami. Witamy również Michała Fitasa, prezesa zarządu Federacji Kibiców Niepełnosprawnych. Bardzo cieszymy się z obecności Mikołaja Nowackiego i Adriana Słoninki. To trener i zawodnik reprezentacji Polski i drużyny Śląsk-Wrocław Blind Football. Zawodnicy Blind Footballu dołączyli do rodziny Śląska 3 lata temu. Dzisiaj w naszej rodzinie witamy drużyny Am Footballu. I na początek, w ramach powitania, zapraszam wszystkich na krótki film z tej okazji. Witajcie, tu Krzysztof Węgrzyn, trener drużyny Am Football WKS Śląsk Wrocław. Cieszymy się, że możemy być częścią jednej wielkiej rodziny WKS Śląsk Wrocław. Czyli sponsora strategicznego oraz Am Football Polska. Zapraszam panowie. W drugiej, tej właściwej części konferencji jest z nami Sebastian Bednarz, prezes Śląsk-Wrocław Am Football, Wojciech Bochnak, wiceprezes zarządu Śląska-Wrocław, Krzysztof Węgrzyn, trener drużyny Am Football Śląska-Wrocław, Mateusz Matejczyk, dyrektor zarządzający Harting Polska, sponsora strategicznego drużyny, oraz Mateusz Widłak, prezes Am Football Polska. Na początek proszę o zabranie głosu pana Sebastiana Bednarza, prezesa Śląsk-Wrocław Am Football. Dziękuję. Przede wszystkim chciałem powiedzieć to, że to wielka duma, że dzisiaj tu przed Państwem jesteśmy, startujemy, wydaje mi się, z wielkim, fantastycznym projektem. Duma z dwóch powodów. Przede wszystkim, że startujemy z projektem, który daje nadzieję, który powoduje, że niemożliwe nie istnieje, że spełniamy nasze marzenia w sytuacji, kiedy rzeczywiście nie jest to łatwe i przeciwności losu są niesprzyjające. A z drugiej strony
I to drugi element tej wielkiej dumy, która nas dzisiaj dotyka, to to, że możemy ten projekt rozwijać razem z wielkim klubem, Śląskiem Wrocław. Herb na sercu, który będziemy nosić, na pewno nas zobowiązuje do ambitnego organizowania całego projektu, walki o najwyższe cele. I cieszę się i dziękuję serdecznie wszystkim tym osobom, które pomogły w tych krokach, które dążyliśmy, żeby zrobić, żeby tu się dzisiaj spotkać. Bardzo dziękuję. Dziękuję prezesie. Proszę o zabranie głosu Wojciecha Wochnaka, wiceprezesa Śląska Wrocław. Szanowni Państwo, Śląsk Wrocław to nie tylko ekstraklasa, to czym emocjonujemy się w każdy weekend, ale Śląsk Wrocław to też akademia, to również kobiety, tak jak widzieliśmy w filmie. Od 3 lat, kiedy jestem jednym z członków zarządu, właściciel, czyli miasto, oprócz tego, że wspiera nasz klub, też jednym z najważniejszych elementów jest działalność społeczna, prospołeczna Śląska Wrocław. Dlatego też od dawna już chcemy wspierać sportowców niepełnosprawnych, dlatego Blind Football i teraz Amp Football. Bardzo serdecznie Was witamy w naszej wielkiej rodzinie Śląska Wrocław. Będziemy się niedługo emocjonować meczami z Legią Warszawa, z Wartą Poznań i z innymi klubami, które będą w ekstraklasie Amp Footballu. I na pewno też wszyscy czekamy z niecierpliwością, kiedy będą te pierwsze mecze. Jesteśmy z tego dumni, że możemy mieć kolejną grupę sportowców niepełnosprawnych w naszej rodzinie. Witamy Was serdecznie i życzymy Wam powodzenia, jak najwięcej strzelonych bramek, jak najwięcej emocji. Hej Śląsk! Dziękuję Panie Prezesie. Proszę o zabranie głosu Pana Mateusza Widłaka z Amp Football Polska. Dzień dobry. No jest mi niezwykle miło, że mogę tutaj dzisiaj być, że takie wydarzenie ma miejsce, że Śląsk otwiera amfutbolową sekcję. Muszę powiedzieć, że tutaj do Wrocławia zawsze chętnie wracam. Na tym stadionie właśnie tutaj we Wrocławiu się zaczęła taka droga dynamicznego rozwoju amfutbolu w Polsce. Może dzięki temu Państwo wszyscy usłyszeli o amfutbolu, bo tutaj spotkaliśmy się jako reprezentacja polska amfutbolowa w 2018 roku z kadrą Polski, z kadrą wtedy trenera Nawałki. Poznaliśmy się z Lewandowskim, z zawodnikami, z Grosickim. Później nawiązaliśmy współpracę z PZPN-em, z tymi piłkarzami i zaczęliśmy promować. Pojechaliśmy na Mistrzostwa Świata. Efektem tego był też rozwój naszej ligi. Pierwsza sekcja dużego klubu, sekcja Legii Warszawa. Później kolejne duże kluby i teraz Śląsk. Nasze marzenia się spełniają. Myślę, zawodników tutaj, osób, które dołączą z Wrocławia też. I jest nam niezwykle miło. Liczę na to, że właśnie duża grupa zawodników nowych dołączy tutaj z Wrocławia i okolic, stworzy ten klub, no i że ten klub będzie rósł, będzie walczył o najwyższe cele, być może zagra w futbolowej Lidze Mistrzów, bo też Mistrz Polski ma taki przywilej. I gratuluję, dziękuję wszystkim, którzy tutaj pomagają Śląskowi, tutaj panu sponsorowi, Sebastianowi. Cieszę się z tej inicjatywy, my będziemy na pewno wspierać i mam nadzieję na szybki i dynamiczny rozwój sekcji. Dziękuję. Dziękujemy Panie Prezesie. Proszę teraz o kilka słów Krzysztofa, oczywiście Węgrzyna, trenera Amp Football Śląsk Wrocław. Dzień dobry Państwu. Krzysztof Węgrzyn, od 8 lat związany z Amp Footballem. Jestem zawodnikiem i też już trenerem. Trenuję dzieci niepełnosprawne, dorosłych i też pełnosprawne. Bardzo się cieszę, że w moim mieście, w naszym mieście, nareszcie powstała sekcja futbolu i przy tak dużym klubie jak WKS Śląsk. Jest mi niezmiernie miło, bierzemy się do pracy, zapraszamy nowych zawodników i będziemy się dalej cały czas rozwijać. Do pełnego sukcesu. Dziękuję. Dziękujemy trenerze. Proszę o zabranie głosu pana Mateusza Matejczyka, dyrektora zarządzającego Harting Polska. Dzień dobry. Na imię mam Mariusz Matejczyk, ale to myślę, że takie drobne techniczne to zawsze wskazują na to, że to przedsięwzięcie będzie szczęśliwe. Grupa technologiczna Harting jest firmą globalną, działającą na takim bardzo, bardzo konkurencyjnym rynku dóbr przemysłowych. Codziennie musimy zmagać się z działaniami dużej konkurencji. To jest jakby jedna strona medalu, a druga strona medalu to jest to, że firma Harting jest firmą rodzinną. Czyli jest cały czas w posiadaniu rodziny,
która to rodzina z natury ma duże poczucie takiej empatii. I te przedsięwzięcia mające na celu sponsorowanie tego rodzaju sportu, tego rodzaju aktywności są częścią globalnej naszej strategii. I to samo dzieje się tutaj w Polsce, dla której, w której to Wrocław jest naszym rodzinnym miastem, miastem Hartinga, dlatego cieszymy się niezmiernie, że możemy uczestniczyć i jakąś tam małą cegiełkę do tego projektu dołożyć. Jak widzę tutaj entuzjazm tych dwóch panów, naszych zawodników siedzących i dumę tutaj chyba mamy tego młodego zawodnika, to jestem w 100% pewny, że to przedsięwzięcie jest skazane na sukces. Dziękuję. Dziękujemy panie dyrektorze i zapraszam teraz do podpisania listu intencyjnego. Wszystkich fotoreporterów czy kamerzystów zapraszam tutaj naprzód. Dziękujemy za zdjęcia i przechodzimy do części trzeciej, czyli do pytań od Państwa dziennikarzy. Jeśli takie są, mamy na sali mikrofon, zapraszamy do podniesienia ręki i zadawania pytań. Proszę, Marcin. Dzień dobry, Marcin Polański, Śląsklet. Pytanie, w zasadzie nie wiem do kogo, więc kto będzie się czuł uprawniony odpowie, ale mamy tutaj na sali pierwszych zawodników. Kiedy można liczyć, że kadra będzie skompletowana i pierwszy mecz Śląska-Wrocław futbolu we Wrocławiu będzie mieć miejsce i ewentualnie gdzie? Czy już wiadomo, gdzie swoje mecze będzie drużyna rozgrywać? Na Narodowym. To jest jedyne miejsce. No, pierwszych zawodników, jak widać, mamy, ale rzeczywiście ten moment, który dzisiaj następuje, to jest taki moment otwarcia, można powiedzieć, drzwi i zaproszenia wszystkich osób, które by mogły w naszym projekcie uczestniczyć, mogły się rozwijać, mogły grać w piłkę w sekcji futbolowej Śląska Wrocław. Także to jest kwestia, myślę, tygodni, że rzeczywiście będzie na tyle kadra już zbudowana, a wspólnie z trenerem Krzysztofem parę pomysłów na to mamy, żeby jak tylko już będziemy gotowi na to, żeby móc zagrać jakieś mecze sparingowe, bo na pewno to będą na początek mecze sparingowe, to takie mecze będą się odbywać. Odnosząc się do drugiego pytania, to na pewno i treningi, i mecze w przyszłości PZU Amp Football Ekstraklasy będziemy rozgrywać tutaj, na obiekcie naszego stadionu, choć tuż obok, czyli na Factory Sport Center, czyli na boiskach, które są przy stadionie tutaj w naszym Wrocław. A liga rozpoczyna się? Jeszcze Sebastian powiedz. Liga, pod którą też rzeczywiście się przygotowujemy, dla nas zacznie się za rok tak naprawdę, w 2023 roku, bo liga już wystartowała w tym sezonie. Mamy trochę czasu i to jest też nasz, myślę, handicap, że trochę czasu po to, żeby też zbudować struktury, zbudować fundament do tego, żeby tak jak przystało na Śląsk Wrocław, bić się o najwyższe cele od samego początku, ale chcemy to zbudować powoli i rozsądnie. Dziękuję. Czy mamy jeszcze pytanie? Proszę, Dariusz.
Dzień dobry, Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty. Pytanie do pana prezesa Wojciecha Błochnaka. To jest już kolejna sekcja, po raz kolejny łamiecie schematy. Trochę chyba wam się kończy już pole manewru. Pytanie, co dalej? Czy czymś jeszcze nas zaskoczycie? Bo już rzeczywiście sekcja po sekcji, za sekcją sekcja. Pytanie, jaka kolejna będzie ta sekcja, jeżeli będzie jakaś. Czym nas zaskoczycie jeszcze w przyszłości? Jeśli ma być element zaskoczenia, to on nie może dzisiaj wybrzmieć. Mówiąc zupełnie poważnie, no Śląsk-Wrocław, tak jak sobie zdajemy sprawę, jest jednym z największych klubów w Polsce. Mamy w centralnych rozgrywkach największą ilość drużyn, bo mamy ekstraklasę, wiadomo, w ekstraklasie drużynę męską. W drugiej lidze mamy na szczeblu centralnym również. Mamy kobiety w ekstralidze i również w drugiej lidze. Mamy całą akademię zbudowaną, mamy kluby partnerskie i mamy tą część społeczną, taką, którą chcielibyśmy rozwijać, czyli mamy blind football i amp football. I to też wiele zależy od państwa, dziennikarzy, to co tutaj powiedział Sebastian czy trener, od tego, w jaki sposób będziemy się komunikować ze światem, bo bez waszej pomocy też ta drużyna się nie będzie rozrastać. To dzięki waszej pomocy będzie na Dolny Śląsk i nie tylko, być może z innych części kraju będą pojawiać się nowi piłkarze. A czy kiedyś państwa zaskoczymy jeszcze? Miejmy nadzieję, że tak, ale dzisiaj nie mamy jeszcze takiego pomysłu, którym moglibyśmy państwa czymś nowym zarazić, ale dajcie nam szansę. Dziękujemy. Czy mamy jeszcze pytanie? Proszę, Kuba. Mowa tutaj o... Dzień dobry, Kuba Husarz, Radio SK. Mowa tutaj o ekstraklasie, do której Śląsk ma dołączyć. Jakby można było powiedzieć, jak wygląda ten system ekstraklasy, ile drużyn bierze udział w tych rozgrywkach, no i jak wygląda ewentualny awans, spadek, czy to do Ligi Mistrzów, czy to do innych rozgrywek. To ja odpowiem jako organizator. W tej chwili mamy 6 klubów amfutbolowych w Polsce. To są w większości sekcji właśnie dużych klubów, jak Wisła Kraków, Legia Warszawa, Warta Poznań, Podbeskidzie. W tym roku dołączyła Stal Rzeszów jako Beniaminek. System gry jest turniejowy. Każdy klub u siebie organizuje jeden taki weekendowy turniej w sezonie, gdzie zjeżdżają się wszystkie kluby, grają każdy z każdym i za miesiąc jest turniej w kolejnym mieście, w kolejnym i takie w tym sezonie 6 turniejów się składa na sezon rozgrywkowy. Mistrz Polski awansuje do Ligi Mistrzów, ma prawo też ubiegania się o organizację tej Ligi Mistrzów. Właśnie w maju Liga Mistrzów się odbędzie w Krakowie. Wisła Kraków jest organizatorem, Kuba Błaszczykowski ambasadorem. Finały odbędą się na głównym stadionie Wisły, więc jest to duże wydarzenie. Przyjeżdża Manchester City, różne kluby, mistrzowie Włoch, Francji, więc fajna impreza. No i teraz po tym sukcesie Mistrzostw Europy w Krakowie amfutbolowych w tym roku stawiamy właśnie na rozwój ligi, na rozwój klubów, też sekcji juniorskich. I właśnie elementem tego jest tutaj współpraca, sekcja w Śląsku. Też planujemy ogłaszać niedługo jeszcze kolejną sekcję też klubu ekstraklasowego. Dziękuję. Czy mamy jeszcze pytania? Jeśli nie, dziękuję państwu. Za chwilę przejdziemy do rozmów indywidualnych. Nasi goście są do dyspozycji. Zaprosiłbym jeszcze tutaj koło herbu na takie wspólne, rodzinne zdjęcie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.